jakieś posiedzenie dzisiaj było, proszę Państwa, bo ja mówię, że to biega, ale tutaj te chytre takie w tym sądzie, to one skaczą, bo przeskakują z tematu czas na temat pieniędzy, prawda, że dzielą włos na czworo, dzielą włos na dwoje i na troje. Ten wzrost nierówności się zatrzymał. Pojawiło się ogromne bezrobocie i nagle spora część społeczeństwa znalazła się poza głównym nurtem życia społecznego. Temu też towarzyszyło takie przekonanie, że oto ci najzdolniejsi, najlepsi mogą osiągnąć sukces, a rewersem tej historii jest twierdzenie, że jeśli mi się nie udaje, to znaczy, że nie jestem zdolny, że nie jestem, nie wiem, wystarczająco dobry, wystarczająco inteligentny, wystarczająco sprytny, żeby sobie poradzić w nowej rzeczywistości. Mimo, że często to czynniki raczej strukturalne decydowały o tym, że dana rodzina czy dana jednostka nie radziła sobie w taki sposób. Czynniki strukturalne, czyli na przykład prywatyzacja dużych zakładów przemysłowych, albo nierentowność tych zakładów przemysłowych, albo rozwiązanie karier. Mieszkańcy małych miejscowości, jeśli my wyjeżdżali z tych miejscowości, to nie mieli szansy na zdobycie pracy. Założenie działalności gospodarczej w takiej małej miejscowości, która nie dysponowała kapitałem, było jakimś zupełnym mitem. Więc taki dominujący dyskurs polegający na tym, że jeśli jestem biedny czy bezrobotny, to jest moja wina, może wywoływać poczucie wstydu, może wywoływać poczucie niższej wartości. Poczucie, że to jednak nie dawaj się Kryśka! Nie podawaj się Kryśka! Za swoją niekorzystną sytuację, mimo że nie dawaj się tej lepszej! Nie dawaj się! Zdecydowała, a nie indywidualna aktywność ci wierzy. A bez względu, że kogo tutaj Pan wspominał, poparte są także przekazem podkulturowym, który lansuje raczej młodych, pięknych i bogatych. Oczywiście, że tak jest, tak jest. I jeśli nawet byśmy się odwołali do takiego codziennego doświadczenia, to proszę sobie wyobrazić sytuację osoby bezrobotnej, która nie ma pracy od dłuższego czasu, w związku z tym nie ma przychodów i jednocześnie pojawia się propozycja spotkania towarzyskiego gdzieś na mieście, tak, gdzie trzeba wydać kilka złotych na kawę. Tak. I no cóż może zrobić taka osoba? No, po pierwsze, raczej będzie niechętna i będzie chciała raczej odmówić, wykręcić się z takiej sytuacji, bo nie ma pieniędzy na to, żeby zapłacić za kawę. A po drugie... Ale nie przyzna wprost, że jej nie stać. Powie, że raczej nie może się pojawić. Nie pasuje tak, jej. Tak, to jest najbardziej prawdopodobna sytuacja. I kiedy... A przede wszystkim obawia się pytanie... Obawia się odpowiadać na pytanie, co u ciebie. Tak? No bo trudno jest swoim kolegom, koleżankom powiedzieć, że oto nie mam pracy i nie udaje mi się. Więc ten proces wykluczenia społecznego... Gadają i nie będą. Święta Mario, zdrowaś Mario. Wieża Dawidowa. Módl ty się wy tam za nami. Bramo z Kości Słoniowej, módl ty wy się tam za nami. Ja mnie przepraszam bardzo, czy brama z Kości Słoniowej to też człowiek. I tak też ma się modlić. Także proszę Państwa, ja wiem, że w psalmach poezji jest napisane, że niech drzewa klaszczą w dłonie swej, góry skaczą. Jest, no ale to jest, przepraszam. Ubóstwo relatywne, które pokazuje, jaka grupa jest biedniejsza niż cała reszta społeczeństwa, mówi, że takich gospodarstw domowych jest około 16%. Ubóstwa, miara ubóstwa skrajnego, która pokazuje, jaka część gospodarstw domowych znajduje się poniżej określonego, zdefiniowanego progu, wyznaczonego przez konkretną kwotę, to jest około 7% teraz w tym momencie. Jeśli chodzi o tendencje... Przepraszam, ta kwota? To jest jaka kwota, suma mniej więcej? Przepraszam, w tym momencie nie pamiętam, jaka to jest kwota. Ona jest uzależniona od wielkości gospodarstwa domowego. Dla jednej osoby w rodzinie to jest około 500-600 zł, jeśli dobrze pamiętam w tym momencie. Więc to są naprawdę bardzo, bardzo niewielkie kwoty. Stąd to jest nazwane właśnie ubóstwem skrajnym. Tak, ubóstwo skrajne, więc to jest rzeczywiście taka sytuacja, w której jeśli z tego zdefiniowanego koszyka, z tej kwoty wyjmiemy jeszcze coś, to jeszcze jakieś dobro, czyli na przykład żywność, część żywności, tak, to pojawia
pojawia się bardzo realne zagrożenie zaburzeń zdrowotnych czy jakichś takich trwałych zmian wpływających na funkcjonowanie podstawowe biologiczne człowieka. Chociaż domyślam się, że nierzadko to ubóstwo skrajne od relatywnego różni się niewiele. No jeśli chodzi o te statystyki, to jednak między 16% a 7% to jednak jest pewna różnica. Co do skali, o poziom życia. Jeśli chodzi o poziom życia, to oczywiście to jest rzeczywiście prawda. Te progi dochodowe, one bardzo, bardzo nie różnią się od siebie, ale to jest też związane z tym, że one są obliczane oczywiście w oparciu o przychody w gospodarstwie domowym. Polskie społeczeństwo w dalszym ciągu na tle Unii Europejskiej jest mniej zamożne niż średnio społeczeństwa w Unii Europejskiej i też rozstrzał zarobków nie jest znowu aż tak bardzo wielki. Wystarczy powiedzieć, że mediana zarobków w Polsce to jest 2300 zł. Więc naprawdę nie są bardzo wysokie kwoty i różnica między ubóstwem skrajnym a ubóstwem relatywnym, mimo że to są jednak troszeczkę inne miary, nominalnie nie jest duża. Powiedział Pan, że bardzo ważne jest takie poczucie, że obywatel może liczyć na państwo, że gdyby powinęła mu się noga, to wtedy pojawią się instytucje, które pospieszą z pomocą. Coś się w ostatnich latach zmieniło, jeśli chodzi o to zaufanie do państwa? Mnie się wydaje, że to jest w ogóle fundamentalna rzecz, o której powinniśmy dyskutować, kiedy mamy na myśli w ogóle model tego, jak ma wyglądać państwo, czy jak ma funkcjonować społeczeństwo polskie. Takich debat niestety nie ma zbyt wiele, jeśli chodzi o główny nurt debaty publicznej. Oczywiście dysponujemy odpowiednimi instytucjami pomocy społecznej. To są ośrodki pomocy społecznej na poziomie gminnym, centra pomocy rodzinnej na poziomie powiatów. Są też inne, bardziej wyspecjalizowane jednostki, jak chociażby domy dla bezdomnych, noclegownie. Tych instytucji jest dosyć dużo. Warsztaty terapii zajęciowej, świetlice sosjoterapeutyczne i tak dalej. Ale? Będzie ale, czy nie będzie? Będzie, ale oczywiście chcielibyśmy, żeby te instytucje funkcjonowały dużo lepiej. Żeby kadra była lepiej przygotowana, żeby przede wszystkim było jej więcej, dlatego że obecnie mamy problem z tym, że pracowników socjalnych jest za mało w stosunku do algorytmu, który przewiduje ustawa. Ten algorytm przypisuje liczbę pracowników socjalnych adekwatnie do liczby mieszkańców. Tak? I wiemy, że tych pracowników socjalnych jest obecnie za mało. Zarabiają również za mało, w tym sensie, że i to powoduje, że do tego zawodu rekrutują się osoby, które niekoniecznie wybierają ten zawód jako swój wyuczony czy wymarzony. Tak? Czyli selekcja negatywna. Selekcja negatywna, dokładnie tak. A zajęcie nie jest proste, dodajmy. Rzeczywiście trzeba mieć bardzo szerokie kompetencje. Nie tylko takie, które polegają na wypełnianiu dokumentów i przyznawaniu zasiłków, ale przede wszystkim na takich kompetencjach miękkich, społecznych, psychologicznych, bo praca socjalna w największym stopniu jednak mimo wszystko opiera się o taką pracę psychologiczną z osobą biedną czy z osobą uzależnioną. Tak? Tych form wykluczenia społecznego jest bardzo dużo. Przemoc w rodzinie, tak? Bardzo dużo jest tych bezdomność i tak dalej. Więc tutaj jest cały szereg tych problemów, z którymi jeden pracownik socjalny musi sobie radzić i musi być wyposażony oczywiście w odpowiednie kompetencje. Czyli instytucje są, ale pracowników jest często zbyt mało, poza tym zarabiają za mało. Za mało i też system pomocy społecznej jest niedofinansowany we właściwy sposób. Zakres usług socjalnych mógłby być również szerszy. Ja też jestem zwolennikiem takiego poglądu, że również i same świadczenia socjalne są obecnie w Polsce zbyt niskie, dlatego że zasiłek, który wynosi kilkaset złotych, nie jest w stanie wyprowadzić żadnego gospodarstwa domowego z ubóstwa. Problem leży również w tym, że świadczenia właśnie pieniężne, twarde instrumenty polityki społecznej często nie są połączone z miękkimi instrumentami pracy socjalnej.
Bardzo często oczywiście ubóstwo wiąże się z bezrobociem. Do niedawna jeszcze instytucje aktywizacji rynku pracy i ośrodki pomocy społecznej nie były w żaden sposób zintegrowane. To one podlegały po prostu pod inne systemy i najczęściej pracownicy tych dwóch urzędów zupełnie ze sobą nie współpracowały. Do niedawna tak było. Kilka lat temu wprowadzono profilowanie osób bezrobotnych. To też przetoczyło się dosyć szeroko przez debatę publiczną, gdzie dzielono usługi na trzy części, w zależności od tego, jak bardzo dana osoba jest oddalona od rynku pracy, i w przypadku grupy trzeciej, najbardziej oddalonej od rynku pracy, instrumenty były dzielone pomiędzy urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej. Więc jakieś elementy działań integracyjnych i koordynacji pracy tych urzędów się pojawiają. Obecnie jeszcze jest chyba trochę za wcześnie, żeby mówić o skuteczności tej reformy w tym konkretnym aspekcie, ale z całą pewnością jest to krok w dobrą stronę. Wydaje mi się, że szczególnie w małych miejscowościach ta integracja ośrodków pomocy społecznej i urzędów pracy powinna iść dużo dalej, że w zasadzie nie potrzebujemy oddzielnie urzędu pracy i ośrodka pomocy społecznej, wystarczyłoby jedno centrum społeczne, które świadczyłoby różnego rodzaju usługi, dlatego że wykluczenie społeczne najczęściej przyjmuje formę wielowymiarową, to znaczy dana rodzina czy dana jednostka jest jednocześnie i biedna, i bezrobotna, i często doświadcza innych form problemów społecznych, więc takie zintegrowane usługi byłyby dużo, dużo bardziej efektywne niż obecnie takie silosowe, oddzielne podejście do tej grupy. Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Jak najlepiej poradzić sobie ze stresem? Najlepiej poradzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie. W odróżnieniu od tabletek rozpuszczają się już w ustach. Meliski to połączenie ziołowych składników w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Kolejne urodziny? To bez znaczenia. Mam tyle lat, na ile wyglądam. Więc kiedy zauważyłam u siebie pierwsze oznaki starzenia, natychmiast sięgnęłam po Biolik 35+. Antyoksydacyjne serum odbudowujące. Biolik zwalcza wolne rodniki, przez co chroni skórę przed starzeniem, a także zawiera ekstrakt z akmeli, który odbudowuje włókna kolagenowe, redukując zmarszczki. Efekty zauważyłam już po pierwszym użyciu. Biolik 35+ sprawia, że wyglądam młodo i tak też się czuję. Biolik skoncentrowany na skórze, dostępny w aptekach. Tej nocy w Media Expert od 18 do 21 nocne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Setki produktów w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnez. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie
zranienie może opóźnić rozpoczęcie leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w 100-krotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. A teraz makaron Nubella 500 gramów, tylko 2,49 przy zakupie 2 sztuk. 100-krotka. Zakupy jak spłatka. Co robicie w weekend? Jedziemy na dworze. Wyjeżdżacie gdzieś? No mówię, że jedziemy na dworze. Nie zasłaniaj ust, bo nic nie rozumiem. Nawracający nieprzyjemny zapach z ust. Może on dotyczyć nawet połowy Polaków. Rozwiązaniem jest suplement diety Halidomin. Tabletki do ssania Halidomin likwidują przyczynę. Ich składniki wiążą lotne związki siarki stanowiące źródło przykrego zapachu i redukują ich wytwarzanie w jamie ustnej, a dodatkowo skutecznie odświeżają oddech. Halidomin. Patent na nieświeży oddech. Dostępny w aptekach. To była reklama. Autopromocja. Radio 24. Kultura współczesna to teatr, świat sztuki, popkultury, nowe media, jak również twórcza pasja i działania. Dlatego też wspólnie z artystami, twórcami, ludźmi kultury zastanawiamy się, co zrobić, by kultura ubogacała i byśmy dowiadywali się wszystkiego o czymś i czegoś o wszystkim. Weekend kulturalny. Każdy piątek po 18. Maja Kluczyńska, zapraszam. Autopromocja. Jest 15. Polskie Radio 24. Informacje dnia. 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea i 5-letnie technika, szkoły branżowe zamiast zawodowych. Minister Anna Zalewska zapowiada zmiany w systemie edukacji. System z 1999 roku się nie sprawdzi. Rusza ofensywa dyplomatyczna na rzecz niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019, poinformował prezydent Andrzej Duda. My mamy oczywiście państwa, które już nam zadeklarowały poparcie. 77. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę w czasie II wojny światowej. Dzień przed rocznicą przed Krzyżem Katyńskim w Krakowie oddano hołd ofiarom II wojny światowej oraz wywózek. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea i 5-letnie technika. Szkoły branżowe zamiast zawodowych. Minister Anna Zalewska zapowiedziała zmiany w systemie edukacji. Szczegóły zna reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Szefowa MEN Anna Zalewska zapowiedziała, że jej resort po raz pierwszy weryfikuje zmienianą prawie 100 razy ustawę o systemie oświaty. Przedstawiając projekt, który ma wprowadzić zmiany w systemie edukacji, podkreślała, że reforma jest przemyślana i rozłożona na wiele lat. Chcemy zbudować szkołę, która będzie otwarta dla uczniów. Chcemy zadbać o nauczycieli, by czuli wsparcie finansowe i zawodowe. Chcemy wesprzeć w wychowaniu rodziców, zapewniała minister edukacji. Filarem reformy systemu oświaty ma być likwidacja, czy jak określa to Anna Zalewska, wygaszanie gimnazjów. Po prostu system z 1999 roku się nie sprawdził. Nie wiem jak państwo, ale ja mam wrażenie, że przez kilka lat budowaliśmy ten system, a później bez końca go poprawialiśmy. Po 17 latach trzeba podjąć decyzję. Gimnazja nie wyrównują szans edukacyjnych, nie podnoszą jakości nauczania. W praktyce powstały gimnazja lepsze i gorsze. Wprowadzenie gimnazjów i przedłużenie o rok nauki według tego samego programu nie zaowocowało wyrównaniu osiągnięć szkolnych młodzieży z różnych środowisk. Wyniki sprawdzianu, to o czym mówiłam, pokazują duże zróżnicowanie ze względu na miejsce zamieszkania. Jednocześnie wśród uczniów zmieniających często typ szkoły wyniki edukacyjne są bardzo słabe, a motywacja i samoocena na bardzo niskim poziomie. Dlatego idea reformy systemu polega na powrocie do 8-klasowej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum oraz 5-letniego technikum, a popularne zawodówki mają być zastąpione przez szkoły branżowe. Wynika z tego, że od przyszłego roku wydłuży się okres nauki w szkole podstawowej z 6 do 8 lat. W roku szkolnym 2017-2018 nie będzie też rekrutacji do gimnazjów. Proces ich wygaszania zakończy się w 2019 roku. W tym samym roku rozpocznie się rekrutacja do 4-letniego liceum.
O zapowiadanych zmianach w systemie edukacji reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Rusza ofensywa dyplomatyczna na rzecz niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019. O tym między innymi prezydent będzie rozmawiał podczas rozpoczynającej się w ten weekend wizyty w Nowym Jorku. Andrzej Duda i szef MSZ Witold Waszczykowski przedstawili szczegóły kampanii na wspólnej konferencji prasowej. Polska kandydatura na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ została zgłoszona w 2009 roku, a teraz, jak to ujął Andrzej Duda, jesteśmy na ostatnim odcinku ubiegania się o miejsce w tym gronie. Kancelaria prezydenta przygotowała specjalne logo, które Polskę ma promować, bo na co zwrócił uwagę prezydent, jest o co walczyć. My mamy oczywiście państwa, które już nam zadeklarowały poparcie dla tej kandydatury. Liczymy na to, że ta odpowiedzialna i ważna i niezwykle prestiżowa misja, jaką jest niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ przez 2 lata, przypadnie właśnie Polsce. Szef dyplomacji Witold Waszczykowski zapowiedział, że ofensywa dyplomatyczna ruszy na wszystkich kontynentach. Polska chce się pokazać w świecie, udowodnić, że nie jesteśmy tylko konsumentem bezpieczeństwa, ale jesteśmy również krajem, który przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa, do wzrostu stabilności na świecie poprzez naszą aktywną dyplomację. Z naszej części Europy o miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ubiega się także Bułgaria. Sylwia Białek, Polskie Radio. Mija 77. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę w czasie II wojny światowej. 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Rzeczpospolitej. Konsekwencją sowieckiej agresji stała się zbrodnia katyńska i masowe deportacje Polaków w głąb Rosji. 17 września obchodzony jest również Dzień Sybiraka. Dzień przed rocznicą, przed Krzyżem Katyńskim w Krakowie, oddano hołd ofiarom II wojny światowej oraz wywózek. Zarówno Niemcy, jak i Rosja, jak i Rosja sowiecka z pewnym opóźnieniem zagrabiły nasz kraj, dzieląc go na połowę. My Sybiracy pamiętamy przede wszystkim te wschodnie represje, które nas dotykają obecnie. Po co tutaj obecność ludzi młodych? Po to, aby zobowiązanie do pani przekazać kolejnym pokoleniom. Bohaterstwo polskich żołnierzy, bohaterstwo polskiej ludności jest powodem do dumy, którą dzisiaj jako lista kobiety powinniśmy odczuwać. Agresja Związku Radzieckiego na Polskę była częścią paktu Ribbentrop-Mołotow. Nie ma przyzwolenia na łagodne traktowanie rodziców niepłacących alimentów. Resort Sprawiedliwości chce, aby wszyscy zalegający powyżej 3 miesięcy byli karani nawet pozbawieniem wolności do roku. Projekt takich zapisów trafił właśnie do konsultacji międzyresortowych. Od prac parlamentu zależy, kiedy nowe regulacje wejdą w życie. Resort Sprawiedliwości choć zaostrza kary za niepłacenie alimentów, z drugiej strony daje rodzicom szansę na refleksję, bo jak mówi szef resortu Zbigniew Ziobro, nie chcemy, aby tutaj działał pewien automat, ponieważ nie jest tu celem to, aby kogoś karać. Celem jest to, aby dziecko miało utrzymanie i było wspierane przez rodziców. Dlatego jeśli prokurator wezwie rodzica zalegającego z alimentami na minimum 3 miesiące, a ten od ręki zobowiązania ureguluje odpowiedzialności karnej, będzie mógł uniknąć. Bo trzeba też pamiętać, drodzy Państwo, że jeżeli nie płacą ci, mogą płacić, stać ich na to, wtedy całe społeczeństwo musi płacić te alimenty przez fundusz alimentacyjny. Tymczasem jest problem ze skutecznym odzyskiwaniem pieniędzy. Jak pokazują statystyki, wydatki z funduszu co roku wynoszą 1,5 miliarda złotych. Odzyskać udaje się jedynie 13-14%. Resort zapewnia jednak, że nowe prawo będzie dotyczyło jedynie rodziców, których ponad wszelką wątpliwość stać na płacenie alimentów. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W Polsce pracuje coraz więcej obywateli Ukrainy. O ile w ubiegłym roku pracodawcy poinformowali o wydaniu blisko 790 tysięcy zaproszeń dla Ukraińców w ramach uproszonej procedury, to w pierwszej połowie tego roku takich zaproszeń było już 600 tysięcy. Nie chorują, nie kombinują, nie grymaszą i pracują solidnie. Pracodawcy ich lubią i chętnie zatrudniają, mówi Łukasz Kozłowski z organizacji Pracodawcy RP. Obecnie mamy bardzo poważną sytuację na rynku pracy. Mamy ogromny deficyt pracowników w wielu sektorach. Właśnie pracownicy przyjeżdżający ze wschodu, no przede wszystkim z Ukrainy, wypełniają tą lukę na naszym rynku pracy. Obywatele Ukrainy wykonują często prace, których nie chcą podjąć się Polacy. Na przykład sprzątają, pracują w polu i na budowach.
wcale nie jest tak, że Polacy i Ukraińcy niejako konkurują ze sobą miejsca pracy i Ukraińcy wypychają Polaków. Wcale tak nie jest. Ukraińcy zatrudniani są najczęściej w ramach uproszczonej procedury. Dzięki temu mogą wykonywać pracę przez pół roku bez konieczności uzyskania zezwolenia. Od nowego roku pracodawcy będą musieli występować o zezwolenie na pracę obywateli państw trzecich. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Mieszkańcy Kaliningradu chcieliby przywrócenia małego ruchu granicznego z Polską. Podkreślają, że obecnie są zmuszeni do wyrabiania sobie wizy do naszego kraju, co jest droższe i wymaga więcej starań. Mieszkańcy Kaliningradu podkreślają, że zawieszenie małego ruchu granicznego w lipcu było dla nich niespodzianką, a podtrzymanie tej decyzji po zakończeniu szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży jeszcze większym zaskoczeniem. Oksana Witalkowa z portalu Nowy Kaliningrad powiedziała mi, że wielu mieszkańców obwodu regularnie zaopatrywało się w Polsce w produkty spożywcze. U nas nie ma dobrych serów czy warzyw. Ludzie jeździli w weekendy, stali godzinami w kolejkach na granicy i wracali z pełnymi bagażnikami towarów. Nie chodziło jednak tylko o handel. Chodziliśmy na spacery, do kawiarni, do muzeów. Na ten aspekt zwraca też uwagę Jekaterina Zubrycka, która na miejscowym uniwersytecie uczy języka polskiego. Często osoby, które często jeżdżą w Polski, lepiej o Polsce myślą, bo już poznali konkretnych ludzi, często mają tam przyjaciół. Wstrzymanie małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim władze w Warszawie motywują zagrożeniem bezpieczeństwa. Z Kaliningradu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Według przedstawionej w środę w Sejmie informacji wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Sebastiana Chwałka, wstrzymanie małego ruchu granicznego było też motywowane działaniami, których skutkiem może być destabilizacja sytuacji w Polsce. Zgromadzone przez służby informacje mają wskazywać na intensyfikację tego rodzaju zagrożeń. Według danych GUS, Służby Celnej i Straży Granicznej, w zeszłym roku na podstawie umowy o małym ruchu granicznym do Polski przyjechało 1 300 000 Rosjan, a Polaków do Rosji ponad 3 miliony. Wydatki Rosjan w Polsce w tym okresie wyniosły 286 milionów złotych. Kupowali oni głównie żywność, odzież, obuwie i sprzęt AGD RTV. Polacy wydali w tym czasie 400 milionów złotych, przede wszystkim na paliwo, alkohol i papierosy. 39 milionów złotych dofinansowania unijnego na obiekty sakralne. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał umowy o dofinansowanie projektów zgłoszonych przez Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie, Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra w Częstochowie oraz Diecezję Kaliską. Profesor Piotr Gliński podkreślił, że przy obiektach sakralnych ważna jest nie tylko ich renowacja, ale także działalność kulturalna, jaka w nich jest prowadzona. Współczesne projekty kulturalne to jest nie tylko renowacja zabytków, to jest nie tylko możliwość odnowienia, rewitalizacji obiektów sakralnych, ale także jest bardzo istotny aspekt działalności ekspozycyjnej, działalności kulturalnej, która z tymi obiektami jest związana. I to działalności bardzo zróżnicowane. Działalności, która obejmuje na przykład młode pokolenie, obejmuje osoby wykluczone. Klasztor Dominikanów dofinansowanie przeznaczy na renowację i konserwację Bazyliki Świętego Stanisława w Lublinie, na digitalizację zbiorów oraz na projekty kulturowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osoby wykluczone i niepełnosprawne. Diecezja Kaliska dzięki środkom odnowi 17 zabytkowych drewnianych kościołów w swoim regionie oraz zorganizuje festiwal muzyki organowej. Ojciec Czesław Brud z klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze mówi, że pieniądze posłużą do renowacji jasnogórskiego sanktuarium. W ramach tego projektu chcemy dokonać renowacji, konserwacji pierwszej części kaplicy Matki Bożej, tak zwanego atrium. To jest też jeszcze jedna część, która na dzień dzisiejszy nie była dawno już restaurowana, odnawiana. Dlatego też podjęliśmy dziś właśnie taką decyzję, żeby cały kompleks kaplicy Matki Bożej, gdzie wszyscy pielgrzymi się koncentrują, był też utrzymany na odpowiednim poziomie. Odnowiona ma być również sala papieska. Budynek pokoi królewskich zyska nowy dach, a taras bastionu Świętego Rocha nową nawierzchnię. Za pieniądze z dofinansowania powstanie też portal internetowy. Papież Franciszek apeluje do nowych biskupów o wcielanie w życie Bożego Miłosierdzia. Polecił im, aby starali się dotrzeć do wszystkich wiernych i za wszelką cenę odzyskać tych, którzy oddalili się od Kościoła. W Watykanie odbywa się doroczny kurs dla nowych biskupów. Wielu ludzi maskuje się dziś i ukrywa. Lubią kreować postacie i wymyślać profile, mówił m.in. papież. Biskupi natomiast wysłani zostali do ludzi z krwi i kości. Nie mogą ich jednak, podkreślił Franciszek,
przyciągać do samych siebie. Świat ma dość kłamliwych zaklinaczy. Ludzie mają nosa i wyczuwają, gdy mają do czynienia z narcyzami, manipulatorami, obrońcami własnej sprawy, orędownikami jałowych krucjat i oddalają się od nich. Papież przypomniał, że najważniejsze dziś problemy to kryzys wychowawczy, przekazywanie treści i wartości, uczuciowy analfabetyzm i poszukiwanie pokoju. Rozwiązanie ich wymaga cierpliwości, uporu i wytrwałości, które odróżniają dobrego pasterza od najemnika. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Prognoza pogody. Kalendarzowa jesień za pasem, a i aura w najbliższych dniach będzie coraz bardziej jesienna. Tak wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pogoda zacznie się psuć już dziś w nocy, poinformowała synoptyk IMGW Anna Nemec. Dzisiaj, czyli w piątek, mamy ostatni dzień lata. Do Polski zbliża się już od zachodu Zatoka Niżowa z frontami atmosferycznymi i w nocy na południowym zachodzie kraju zachmurzenie wzrośnie do dużego. Mogą się tam pojawić niewielkie opady deszczu, nie można wykluczyć lokalnych słabych burz, ale ich prawdopodobieństwo wystąpienia jest bardzo niewielkie. Jak mówi Anna Nemec, jutro na północy i wschodzie kraju nadal będzie pogodnie, ale na zachodzie pojawi się dużo chmur i deszcz, miejscami intensywny. Na południu w Sudetach, w Beskidzie Śląskim, Żywieckim czy również w Tatrach może spaść nawet do 30 mm deszczu. Opady nie dotrą prawdopodobnie do centrum kraju, a północ, północny wschód będą nadal pogodne. Temperatura maksymalna w sobotę od 17 stopni na krańcach północno-wschodnich. Cieplej w centrum około 23 stopni, a na południu Polski nawet do 25, lokalnie 26. W niedzielę będzie chłodniej, a na południu pokropi deszcz. Niedziela już sprawiedliwie w całym kraju chłodniejsza, z temperaturą maksymalną właściwie poniżej 20 stopni i będzie padać praktycznie w południowej połowie kraju. Początek przyszłego tygodnia zapowiada się pochmurnie z opadami deszczu i temperaturą poniżej 20 stopni. Pogodniej ma zrobić się w środę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Myśl technologicznie. Zaplanuj swój trening z zegarkiem sportowym TomTom, a po wysiłku odpocznij przy ulubionym filmie. Tylko teraz do ponad 200 modeli telewizorów dodajemy zegarek TomTom o wartości 600 zł. Saturn. Technologia tak ma. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan Aftet. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan Med. Dezaftan Med? To pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniewki u dzieci. Nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pełny. Mam gazy. Tak. Przejadł się pan tłustymi potrawami. Polecam Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i Travisto. Dzień dobry. Poproszę bilet do Warszawy. Pani Małgorzata Pieńkowska. Ale miło zapowiada mi się dzień. A ostatnio ciężko z tym u mnie. Dlaczego? Dużo się denerwuję i nie mogę spać. Proszę kupić w aptece Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy. A wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. A 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Z wiekiem dostrzegasz u siebie coraz więcej zmarszczek. Powstają one na skutek utraty elastyczności włókien kolagenowych. Wypróbuj suplement diety Labotec Skin. Tabletki Labotec nie tylko dostarczają dużą dawkę kolagenu, ale zawierają także składniki wspomagające jego naturalną produkcję. Dlatego tabletki Labotec pomagają zachować zdrowy i młody wygląd na długo. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Odkryj Labotec Skin. Dostępny w aptekach. To była reklama. Na zegarze 15.17, w kalendarzu piątek, 16 dzień września. Jakub Kukla, witam i zapraszam jeszcze do godziny 17. A my porozmawiamy m.in. o stosunkach polsko-rosyjskich. Ten temat pojawi się na naszej antenie za mniej więcej 15 minut. Rozpoczynamy jednak od kończących się prac nad ustawą o podatku VAT.
Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu Dariusz Michał Malinowski, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchacz. Prace nad ustawą się kończą, ale emocje towarzyszą tym pracom już od jakiegoś czasu. Chodzi konkretnie o 25 lat więzienia. Taki zapis być może się pojawi w ustawie i to jest chyba jeden z tych elementów, który budzi największe emocje. No właśnie, rzeczywiście. Nigdy dotychczas nie mieliśmy tego typu przepisów, które stwarzałyby zagrożenie aż tak dotkliwą sankcją dla potencjalnie nieuczciwych uczestników obrotu. Nie nazwę ich podatnikami, bo trudno nazywać podatnikiem kogoś, dla kogo celem jego działania jest unikanie opodatkowania, czyli działania o charakterze przestępczym. Tu chciałbym od razu powiedzieć, że o ile pojawi się tak dotkliwa sankcja, to będzie to zapis nie w ustawie o podatku od towarów i usług, nie w ustawie VAT, tylko wprost w kodeksie karnym. Tam pojawią się najprawdopodobniej nowe typy przestępstw i rzeczywiście no, plan rządu jest taki, ta nowelizacja została przyjęta na Rządowym Centrum Legislacji, aby w kodeksie karnym rzeczywiście pojawiła się sankcja za wyłudzenie przekraczające 5 milionów złotych, które zagrożone by było karą do 25 lat więzienia i nowym typem jeszcze przestępstwa byłoby przestępstwo związane z dokumentami, przestępstwo fakturowe polegające na produkowaniu dokumentów fikcyjnych, które nie będą w ogóle obrazowały jakichkolwiek zdarzeń gospodarczych i tam też przewiduje się, że jeżeli ten, kto takie faktury emituje, wpuszcza w obieg, rzeczywiście doprowadzi znowu do wyłudzenia przekraczającego milion złotych, to również byłoby to traktowane jak zbrodnia, czyli traktowane byłoby, jeżeli chodzi o przedział kary pozbawienia wolności od 3 do 15 lat. Czyli fabrykowanie dokumentów albo unikanie... Wyłudzanie zwrotu na przykład. Albo unikanie opodatkowania zagrożone karą. Pochwala pan takie rozwiązanie? No bardzo kontrowersyjne jest. Trudno powiedzieć, że ktokolwiek jest w stanie takie rozwiązanie pochwalić. Dla mnie właściwie problemem polskiego systemu prawnego jest pewność prawa. Nie tyle bardzo dotkliwe sankcje, co długotrwające procedury, rozmywanie się niejakie tej odpowiedzialności, co do której rzeczywiście powinny niektóre podmioty jej podlegać. Wydaje się, że kara pozbawienia wolności w ogóle jako taka za unikanie opodatkowania nie jest ewenementem w Polsce. Ona też jest w tej chwili przewidziana, tylko nie jest w ogóle stosowana. Natomiast 25 lat, przepraszam, że posłużę się takim może troszkę groteskowym przykładem, ale powiedzmy taki przestępca, któremu rzeczywiście już organy podatkowe czy organy kontroli skarbowej nadeptują napięty. Wyobraźmy sobie, oczywiście mówię, że to jest przykład groteskowy, żartuję, zastrzeli urzędnik. Powie i udowodni afekt. Potrzeba 10 lat. Po to, żeby nie pójść na 25 lat za wyłudzenie podatku. Gdzieś trzeba znać i wyczuwać granice między potencjalnymi sankcjami. Także zobaczymy, jak będzie przebiegała praktyka. Ja myślę, że to chyba te 25 lat to bardziej ma straszyć, niż tak naprawdę być stosowane w praktyce. Ale może tutaj jako wzór brane są pod uwagę Stany Zjednoczone, gdzie również swego rodzaju przestępstwa ale kultura prawna w zakresie podatków w Stanach Zjednoczonych, no nam zupełnie obcy system, prawda, zresztą bardzo skomplikowany, nawiasem mówiąc, oglądamy to niekiedy w jakichś produkcjach filmowych, prawda, kiedy to wypełnianie zeznania jest celebrowane w domu, czy o niczym nie zapomnieliśmy. Tam rzeczywiście to jest traktowane troszeczkę jak taki patriotyczny obowiązek. No tutaj pewnie potrzebowalibyśmy dużo więcej czasu, żeby opowiadać sobie o bardzo pokrętnej historii naszego państwa i jego trudnych losach w ostatnich czasach, gdzie my naprawdę tak nie nauczyliśmy się tego patriotyzmu w najlepszym tego słowa znaczeniu, czyli wykonywanie obowiązków na rzecz państwa w czasie pokoju. Jakoś, prawda, pamiętamy jeszcze z czasów ustroju słusznie minionego, że jak ktoś zwinął coś, co było państwowe, to nie był aż tak bardzo potępiany, jak pozbawił własności prywatnej. Wtedy państwo to było niejako ciało obce. Tak, brakuje nam takiej codziennej kultury, takiej mądrości funkcjonowania w tym życiu publicznym. Może to jest sposób, żeby tę kulturę przywrócić albo ją wytworzyć. Represjami? Jestem przekonany, że ktoś, kto do tej pory parał się wyłudzaniem zwrotów, czy na przykład oszukiwał, jeśli chodzi o odprowadzanie podatków, teraz się na pewno zastanowi. Na pewno. Przy czym musimy chyba też spojrzeć na ten problem szerzej. Jak wiemy, podatek od towarów i usług, podatek VAT, to pewien system opodatkowania
obrotu towarami czy świadczenia usług funkcjonujących w całej Unii Europejskiej. Jego konstrukcja dla państw członkowskich Unii Europejskiej, można powiedzieć, jest tożsama. Jest dyrektywa unijna, która jest tutaj Biblią, na podstawie której tworzone są ustawy w poszczególnych państwach członkowskich. I rzeczywiście należałoby się zastanowić, czy ten podatek nie wymaga jakiegoś globalnego zreformowania. Są nawet takie głosy... Uproszczenia też, ale ja myślę też i w zakresie stawek podatkowych, bo są nawet takie głosy radykalne, które twierdzą, że formuła tego podatku już ulega wyczerpaniu, że ustawienie stawek podatku pośredniego w Polsce na wysokości tej podstawowej 23%, prawda, to jest rzeczywiście na tyle wysoka stawka, że wiele firm w ogóle nie osiąga takiej marży, nie osiąga takiej zyskowności, wobec czego no, ta pokusa wyłudzenia jest rzeczywiście tu silna. Gdyby podatek był prostszy, pobierany może bardziej na wzór dawnego podatku obrotowego, czyli jednokrotnie gdzieś tam na etapie jakiejś wymiany handlowo-usługowej, rzeczywiście nie dochodziło do tej sytuacji tak zwanych karuzel podatkowych. To słowo karuzela jest bardzo obrazowe, adekwatne w tym przypadku do takich typów przestępstw polegających na wyłudzaniu podatku. Po prostu puszcza się albo fikcyjny towar, albo jakąś usługę w obrót, pojawiają się w obiegu firmy również fikcyjne. Z udziałem zawsze dzieje się to firm legalnie funkcjonujących, które najczęściej są wprowadzane w błąd. No i któryś z tych przestępców jest zawsze szybszy od administracji podatkowej, albo wyłudzi zwrot, albo nie zapłaci podatku należnego. Czyli chodzi o swego rodzaju uproszczenie tego systemu. Tak. Tyle, że jest tutaj, jak pan mówi, system ogólnoeuropejski. Oczywiście, ale na pewno cel, który przyświeca rządowi, to jest zwiększenie ściągalności. Ale te karuzele kręcą się we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej? Tak, tak. Mogę z całą świadomością powiedzieć, że tak. Dlatego, że powiedzmy, kraj to jest tylko wykorzystanie pewnych sprzyjających okoliczności. Statystyki pokazują, że udział w tym biorą naprawdę przestępcy ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Oczywiście sprawność działania administracji to jest też pewien argument, który pokazuje nam, przekłada się na dane statystyczne, gdzie te luki są największe. Mhm. Jak wypada Polska w tych zestawieniach? W dolnej strefie stanów średnich, bym powiedział. Już to wyjaśniam. Przyjmuje się, że w tej chwili kwota tak zwanego zaginionego VAT, czyli podatek, który powinien wpłynąć do administracji wszystkich państw członkowskich, w zależności od tego, jaką transakcją mamy do czynienia, a nie wpływa, to jest grubo ponad 200 miliardów euro. Około 10% tego przypada na Polskę. Ale gdybyśmy spojrzeli na procentowo w stosunku do tego, jakimi pieniędzmi z tytułu podatku VAT zasilany nasz budżet, no to przyjmuje się, że około 20% może nam ginąć. Nawet VAT to jest naprawdę bardzo dużo, ale są kraje, gdzie jest 40%. No tak, czyli że to marne pocieszenie, że inni mają jeszcze gorzej, prawda? A kto jest rekordzistą? Rumunia. Czyli południe. Południe. Rumunia, Bułgaria. Tak przynajmniej oceniają statystycy unijni. Słowacja z tych krajów tak zwanej starej Unii, Włochy są liderem. Dużo południa jednak, tak, jeśli chodzi o karuzele VAT-owskie. Mówimy o kończących się pracach nad nowelizacją ustawy o podatku VAT. Ma się w niej znaleźć także możliwość łatwiejszego wyrejestrowywania firm. O co chodzi? To również, myślę, działania takie o charakterze prewencyjnym, które by dawały administracji szansę bardziej szybkiego, elastycznego oddziaływania właśnie na fikcyjnych podatników, czyli eliminowania ich z rynku po prostu. Bo w ten sposób te przepisy są konstruowane. Z jednej strony ma się pojawić już utrudnienie przy rejestracji. Są plany wprowadzenia kaucji rejestracyjnych, czyli ktoś, kto wyrejestrowywał się bardzo często i ponownie się rejestruje. Na przykład, idziemy gdzieś dzisiaj, jeszcze, ciekawe, przepraszam, że jest? Ja mówię tak ogólnie, ponieważ rzeczywiście prace nad tą ustawą jeszcze są na tyle mało zaawansowane, że nawet... No to może nic nie być, bo często więcej w kwartek, na razie pozostawiamy je do naszej wiadomości, więc jakieś mniejsze czy wyższe kaucje mają się pojawić, na przykład dla podatników, którzy już byli karani za przestępstwa karno-skarbowe i ponownie chcą wrócić do legalnego obrotu. Te mohery są głupie, jak ja się pytam, co na mnie się też ktoś ma coś za uszami, a chce wrócić do działalności gospodarczej, to musi sobie kupić trochę zaufania. Taka blokada, powiedzmy, na momencie rejestracji, jeżeli firma byłaby rejestrowana przez pełnomocnika,
solidarna odpowiedzialność z pełnomocnikiem jest przewidywana. Jeżeli byłby to jeden z adresów wynajmowanego pomieszczenia biurowego na siedzibę firmy, które gdzieś w dokumentacji administracji skarbowej wyświetla się jako tak zwane wirtualne biuro, czyli powiedzmy jak studio, w którym w tej chwili się znajdujemy, dla zobrazowania słuchaczom jest to średniej wielkości pokój i na przykład mieści się tutaj 150 firm. Bo są takie adresy w Warszawie, ja je znam. To wiele tłumaczy. Tak. Uznaje też administracja oczywiście. I teraz administracja miałaby mieć narzędzia, które pozwoliłyby jej w takiej sytuacji zadziałać. Zadziałać, tak. Skoro w jednym pomieszczeniu nie możecie pomieścić tyle. Przewidywane są takie sytuacje, że są próby z kontaktu z podatnikiem. 6 miesięcy według tego projektu nie ma możliwości. On się nie zgłasza na żadne wezwania, nie składa deklaracji. Możliwość automatycznego wyrejestrowania go arbitralnego przez administrację bez jakiegokolwiek oświadczenia z jego strony. Chcę powiedzieć, że oczywiście już funkcjonuje system od ponad roku u nas możliwości zweryfikowania statusu danego kontrahenta, czyli ja mogę na stronie Ministerstwa Finansów sprawdzić sobie, czy to jest czynny podatnik zarejestrowany, składający deklarację. A więc to minimum bezpieczeństwa administracja stara się też stworzyć poprzez jednak reformy, rozbudowywanie, przede wszystkim informatyzacji. Ja jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby rzeczywiście nie ruszając się niejako z biura, żebym mógł sprawdzić te minimum danych, które da mi bezpieczeństwo współpracy z kontrahentem. Podsumowując, czeka pan na nowelizację z niepokojem, z radością? Chyba przeważy jednak niepokój. Ja jestem doradcą podatkowym. Muszę powiedzieć, że reprezentujesz też tę część doradców, która ma wykształcenie prawnicze. Ja się zastanawiam nad tymi zmianami w aspekcie przepisów o wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Takie reglamentowanie dostępu, no, moim zdaniem jest poważne wątpliwości o natury konstytucyjnej stwarza, no bo jednak inne zasady mamy zapisane w ustawie zasadniczej. Dariusz Michał Malinowski, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Bardzo dziękuję. Również dziękuję bardzo. Autopromocja. Czwórka w niezmienionej formie nadaje zamiast na falach UKF w internecie i w systemie DAB+. Programu można słuchać na stronie internetowej czwórka.polskieradio.pl przez aplikację Polskiego Radia w telefonie, a także w odbiornikach cyfrowych. Najnowsze trendy, młode talenty, kultura, nowości ze świata nauki, technologii i energetyczna muzyka. Czwórka brzmi dobrze tam, gdzie chcesz. Autopromocja. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Minęła 15.30. Minister Anna Zalewska przedstawiła szczegóły reformy edukacji. W serwisie powiemy też o trwającym w Bratysławie nieformalnym szczycie unijnym. Na koniec o rosnącym zatrudnieniu i wynagrodzeniu z przedsiębiorstwa. Gdzie mam już 16, bo to czas leci. Statystycznego. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Tak. Dobra. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam.